Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę wam dość nietypowy film na temat tego jak zbudować swój pierwszy własny smart kontrakt oparty na Ethereum i co potrzebujemy, jakie narzędzie potrzebujemy, jakie wiedzy potrzebujemy, aby taki smart kontrakt zbudować. Nie widziałem jeszcze na polskim YouTubie takiego filmu, a że kryptowaluty to nie tylko giełda, to nie tylko sprzedawanie drożej, kupowanie taniej, ale też faktyczne, użyteczne technologie, między innymi smart kontrakty, właśnie, które mogą w przyszłości zdecydowanie zmienić oblicze niektórych branż, na przykład branży notarialnej. No to dlatego postanowiłem przekazać wam dzisiaj taką wiedzę, którą sam znalazłem ostatnio na internecie, na temat tego właśnie jak buduje się smart kontrakt na Ethereum. No i dzisiaj zbudujemy sobie taki pierwszy smart kontrakt na Ethereum. Tam ten smart kontrakt będzie na początku taki bardzo prosty. Ja go w trakcie filmu troszkę poprogramujemy, troszkę go rozszerzę. W następnych filmach zrobię coś ciekawszego, ponieważ zbuduję smart contract, smart na którym będziecie mogli zdeponować swoje własne środki i na przykład zamrozić ten smart kontrakt na pół roku, na rok, tak, żeby was nie korciło. I w tym momencie przez pół roku nie będziecie mogli całkowicie wybrać swoich środków z tego smart kontraktu, ponieważ sami zablokujecie te środki w tym momencie, tak, żeby wiecie, łapy was nie świszbiły. Nawet jak mamy, nie wiem, na przykład Ledger Nano S, no, wiadomo, że ciężej jest włożyć tego pendrive'a, blokować, przesłać te środki, no ale jest to do zrobienia. A w tym momencie, jak programistycznie zablokujemy ten smart contract na powiedzmy pół roku, nie będziemy w stanie fizycznie ominąć tej przeszkody. Dobra, ale to przechodzę do meritum tego filmu i już wam mówię, co potrzebujemy, aby stworzyć nasz pierwszy smart contract. Żeby stworzyć nasz pierwszy smart contract, potrzebujemy oczywiście blockchainu. Za nasz blockchain będzie odpowiadała taka aplikacja jak Ganache. Ganache nie wiem jak to się czyta, napiszcie w komentarzach. Drugą sprawą będziemy potrzebować portfel MyEthereum Wallet. Tam będziemy deployować nasze smart kontrakty i w ogóle integrować się z tym smart kontraktem. Trzecią sprawą będziemy potrzebować kompilatora kodu. Tu będzie akurat Remix Ethereum. To jest taki online nowy kompilator kodu. No bo smart kontrakt to nic innego jak kawałek kodu, który po prostu trzeba później skompilować, czyli przerobić, aby wyszły z niego faktyczne dane. No i czwartą rzeczą, będzie, która będzie nam tutaj potrzebna, będzie no, wiedza o programowaniu, bo jednak pisanie w języku Solidity no nie jest niczym łatwym. Akurat Solidity jest troszkę podobny do JavaScriptu, w którym ja no, trochę piszę. Dlatego myślę, że nie będzie z tym aż takiego dużego problemu. No i dobra, nie przedłużam. Pokażę wam po kolei, gdzie co, skąd pobrać, żebyście mogli właśnie też napisać później swój własny smart contract i coś z nim pokombinować. Dobra, to najpierw udajemy się na stronę. Ganachi. oczywiście, wszystkie linki do tych stron będziecie mieli w opisie. Potrzebujemy pobrać sobie tutaj ten nasz blockchain. Jest, jak tutaj napisane, szybko odpalany personalny Ethereum blockchain, którego, którego możemy wykorzystać, aby odpaść testy, wykonywać różne komendy no i na przykład właśnie symulować nasze konta na blockchainie, symulować transakcje i tak Jak sobie pobierzecie ten, ten blockchain, instalujecie go. Tam może wam wyskoczyć taka informacja, że potrzebujecie włączyć tryb dla deweloperów. Już wam pokazuję o co chodzi. Wchodzicie sobie po prostu dla wpisujecie sobie w Start Windows dla deweloperów i włączacie tutaj tryb dewelopera. Bez tego inaczej nie będziecie mogli zainstalować tego Ganachi. Dlatego zróbcie sobie to od razu. Kiedy już sobie to zainstalujemy, to ten program wygląda mniej więcej tak. Tutaj są pokazane różne adresy, ponieważ ten Program przygotował dla nas już kilka adresów, z na przykład 100 Ethereum, prawie każdy, i dzięki temu będziemy mogli sobie korzystać właśnie z tego naszego prywatnego blockchainu, który oczywiście no nie jest podłączony do żadnego mainnetu. Dobra, drugim krokiem, jaki będziemy musieli zrobić, jest pobranie sobie Ether Wallet w wersji co najmniej 3. I tutaj jest ostatnia 3.26. Pobieracie sobie to, rozpakowujecie. I już Wam pokazuję, jak to wygląda normalnie w folderze, tylko niech ja sobie to tu znajdę. Ja to miałem tutaj, smart contract projekty. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. My będziemy korzystać tylko tutaj z index.html. Po otwarciu index.html otwiera nam się tutaj w przeglądarce właśnie portfel My Etil Wallet. Dobra, i trzecią sprawą, tak jak powiedziałem, jest kompilator kodu. Kompilator kodu Ramiks Solidity IDE oczywiście tak jak mówię, link będzie w opisie. Podstawowo otwiera nam się z taką zakładką. Tutaj tu jest już jakiś przykładowy kod smart contractu, ale z tego akurat nie będziemy korzystać. Dobra, no to co teraz robimy? Pierwszą sprawą, jaką będziemy musieli zrobić, będzie trzeba przejść do MyETI Walletu i stworzyć sobie własny, własną sieć, własnego noda. Własny node możemy sobie nazwać jak tylko chcemy, ja go nazwę encyklopedia kryptowalut i niech będzie licznik, bo napiszemy sobie licznik na samym początku. potrzebujemy oczywiście Tutaj, tak jak mówię, node może się nazywać jakkolwiek chcecie. Potrzebujemy sobie ściągnąć URL-a, żeby połączyć z naszym, z naszym blockchainem. Po to przechodzimy tutaj do ganaci Ja tak będę wymawiać, nie wiem czy to jest dobre, może was to boleć w, w uszy, ale no, no sorry. Kopiujemy sobie tutaj nasz adres. Ten nasz adres, który, z którym będziemy się łączyć z blockchainem, klejamy go tutaj. Port tego adresu przeklejamy do okienka z portem, usuwamy dwukropek i zapisujemy sobie nasz node. W tym momencie od razu jesteśmy przełączeni na ten nasz node Encyklopedia kryptowalut Licznik. Przechodzimy sobie do zakładki Contracts. W tym momencie, co my chcemy zrobić? No, chcemy zdeployować, czyli Zrzucić na blockchain nasz pierwszy smart contract. Po to klikamy sobie Deploy smart contract i w tym momencie musimy przekopiować kod tego smart contractu. No to pytanie, skąd ten kod wziąć, tak? Ok, no to przechodzimy sobie do naszego kompilatora. Ja sobie stworzyłem taką nową zakładkę i w tej nowej, zakładce, nowej nakładce napisałem taki zwykły licznik. Ten licznik może dodawać wartość o 1, może ją zmniejszać o jeden. I może wyświetlać wartość, którą obecnie mamy po prostu w tym liczniku. Co tutaj w tym kodzie się znajduje? To musimy po prostu wpisać, aby wiedzieć z jakiej wersji Solidity w tym momencie korzystamy. Następnie piszemy nasz kontrakt. Kontrakt ja nazywałem counter, czyli po prostu licznik. Możemy sobie go nazwać jak tylko chcemy. Tworzymy sobie pierwszą zmienną. Jest to zmienna prywatna. Oznacza to tylko tyle, że będzie ona mogła być używana tylko w naszym smart kontrakcie, a nie nigdzie na zewnątrz. Zmienną nazwałem sobie tutaj właśnie count, przypisałem do niej wartość 0, także zaczynamy liczyć od wartości 0. No i później stworzyłem sobie jeszcze trzy takie małe funkcje. Pierwszą funkcją jest inkrementacja countera, czyli inkrementacja licznika, naszą wartość 0, powiększamy po prostu o wartość 1, czyli w tym momencie po wywołaniu tej funkcji increment counter, nasz licznik będzie wynosił 1. drugą stroną mamy decrement counter, czyli po prostu obniżamy sobie tą wartość o 1. Trzecią funkcją jest getCount, czyli dostajemy po jej wywołaniu wynik obecnie jaki, jaki posiada licznik. Czyli powiedzmy najpierw mamy count równa 0, wywołujemy sobie dwa razy funkcję increment, w tym momencie po wywołaniu funkcji getCount nasz licznik będzie wskazywał wartość 2. Dobrze, także jak sobie przekopiujecie tą, ten kod tutaj do tej nowej zakładki, no to musimy go oczywiście skompilować, czyli żeby ten cały kompilator przetworzył ten kod, i wyrzucił nam tak naprawdę ten bytecode, który musimy tutaj sobie przekleić. Żeby to zrobić, to klikamy sobie po prostu Start to Compile. Program nam się skompilował. Przechodzimy do Details'ów i w Details'ach mamy coś takiego jak bytecode, właśnie. Tutaj sobie klikamy, aby skopiować. Przechodzimy do My Intel Wallet, wklejamy. Ustawiamy sobie gaz limit. Gaz limit jest darmowy, bo jak widzieliście, mamy 100 no, tysięcy, więc to nas naprawdę nic nie kosztuje. Wpisujemy sobie na przykład 300 tysięcy. No i teraz, żeby zdeployować ten kontrakt, no to musimy się zalogować jakoś do naszego portfela. A jeszcze tego nie robiliśmy. Wybieramy więc opcję private key. Private key skąd bierzemy? Private key bierzemy z naszego blockchainu. Powiedzmy stąd. Na przykład z tego adresu. Klikamy sobie na show keys. I wyskakuje nam nasz prywatny klucz. Ten klucz oczywiście jest tylko, istnieje na naszym blockchainie, także nie, możecie, nie musicie się bać. Ja go wam pokazuję, a i tak z niego nic nie wyciągniecie. Klikam Done. Wklejamy sobie tu nasz Private Key. O, czemu to znikło? Jeszcze raz. Private Key i klikamy Odblokuj. I w tym momencie mamy dostęp już do naszego portfela. Jak widzicie, teraz, jak kliknę sobie Sign Transaction, no to dostajemy taki błąd, że nie wprowadziliśmy poprawnej tutaj wartości. Ponieważ jak kopiujemy sobie stąd te wartości, no to on daje nam tu też inne różne dane A my tych danych wszystkich nie potrzebujemy, także usuwamy sobie tutaj Odtąd do góry i z końcówki tutaj sobie usuwamy I w tym momencie ramka świeci się zielono, wszystko jest ok Taki poprawny bytecode powinien się zaczynać od 0x Jeżeli my sami tego nie dodamy ręcznie, nie napiszemy 0x No to tak naprawdę po kliknięciu Sign Transaction samo to się tutaj dopisało, także nie musicie się o to bać. Automatycznie ustaliła nam się ilość gazu potrzebna do wysłania tej transakcji. To jest w tym przypadku 120 000 jednostek gaz. No i w tym momencie klikamy Deploy Contract, czyli zdeployee nasz smart contract. Potwierdzamy, że jesteśmy pewni, że chcemy zrobić tą transakcję, bo tak naprawdę, stworzenie smart contractu to też jest transakcja w sieci Ethereum. Boom! Dostaliśmy informację, że nasz smart contract jest stworzony. No i super, no ale co w tym momencie? Przecież chcieliśmy inkrementować, dekrementować sobie nasz counter. No to okej, okay, no to musimy wejść w interakcję z naszym smart contractem. Klikamy sobie Interact with Contract. I co my tu potrzebujemy uzupełnić? Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy uzupełnić, jest adres naszego smart contractu. To oczywiście znajduje się na naszym blockchainie, czyli znowu przechodzimy do Ganachi. Przechodzimy sobie do transakcji, bo tak jak powiedziałem, tworzenie smart contractu to jest, to jest tak naprawdę transakcja. Klikamy sobie tu. I z góry widzimy, że mm, tutaj otworzyliśmy smart contract. Klikamy sobie w ten smart contract i tutaj mamy adres naszego smart contractu, który sobie kopiujemy, wklejamy tutaj. Teraz do drugiego okienka musimy przekopiować coś, co się nazywa Abi, Abi to jest Application Binary Interface. Tak naprawdę, jest to połączenie z językiem Solidity i z wirtualną maszyną Ethereum, na której są e, tworzone smart kontrakty, na której to tak naprawdę działa. Nie musimy się tutaj zagłębiać bardzo w szczegóły. E, skąd to pobrać? No, oczywiście, z kompilatora. ABI znajduje się tutaj poniżej. Pyk, kopiujemy sobie to, wklejamy i dobieramy się tak naprawdę do naszego smart contractu Access. No i super, i teraz mamy tutaj kilka funkcji, które oczywiście zdefiniowaliśmy wcześniej w naszym kodzie, czyli możemy zinkrementować nasz licznik, dostać jego wartość i go zdekrementować. Na początku, oczywiście, damy sobie getCount. Tak jak widzimy, licznik ma wartość 0, tak jak wcześniej ustaliliśmy sobie w kodzie. No to zwiększmy ten licznik. Pyk. Nie ustawiamy tutaj żadnej wartości tylu, bo nic nie chcemy przesyłać. Gaz limit się ustawił za nas. I tworzy się kolejna transakcja. Tak, jesteśmy pewni. Super. Tak jak tutaj piszę, taka akcja może zająć do 3 godziny, ale to tak naprawdę jest na prawdziwym blockchainie, że my mamy swój własny i jesteśmy jedyni, jedynymi górnikami tutaj, to jak sobie wywołamy funkcję getCount, no to widzimy, że ta wartość od razu się zwiększyła. Teraz z drugą stroną oczywiście możemy zdekrementować tą wartość, czyli dajemy sobie tutaj funkcję count i klikamy write. Generujemy transakcję, potwierdzamy i nasz count znowu wynosi 0, nasz licznik. Dobra, no ale to jest takie bardzo proste. Może spróbujemy napisać coś trudniejszego troszkę. Dlatego zmienimy sobie ten kod tutaj. Ja sobie to zaraz usuniemy, tą resztę. Stworzymy sobie, nie wiem, taki najprościej kalkulator, który będzie dodawał liczbę a z b. Oczywiście pod tymi zmiennymi a i b będą jakieś konkretne liczby. No to co musimy zrobić? No, musimy sobie stworzyć dwie zmienne. Jedną zmienną będzie A, do niej przypiszemy wartość na przykład 10. Drugą zmienną będzie B, do tej zmiennej przypisujemy wartość 6. Potrzebujemy jeszcze zmienną, którą będzie, która będzie przedstawiała nasz rezultat. Nazwijmy sobie result po prostu. No to jeszcze private. Result. Result na początku będzie 0. No i tworzymy sobie funkcję, e, która będzie sumowała nasze dwie wartości. Nazwiemy ją sobie po prostu sam e, public klamra i w tej funkcji co my potrzebujemy? Potrzebujemy dodać a z b po prostu, ale samo z a b no doda się, ale potrzebujemy te a z b do czegoś przypisać, abyśmy mogli tą wartość później wyświetlić, no więc przypisujemy sobie Wynik z tego równania do wartości result, do zmiennej result, tworzymy sobie drugą funkcję. Nasza druga funkcja będzie się nazywała getResult. Chcemy, aby wartość, którą zwracała, była wartością int, czyli integer, czyli wartością bez przecinków. No, i po prostu damy sobie tutaj, że return, czyli zwróć nam wartość. Result. Pick, średnik na końcu. To możemy sobie już usunąć, tak naprawdę. To usuwamy. Zmienimy sobie nazwę na kalkulator. Przecież, naprawdę, to jest taki pseudo-kalkulator troszkę. Tu jeszcze będzie średnik. No i dobra, i spróbujemy skompilować nasz kod. Klikamy start, compile, super, nie wywaliło nam żadnego błędu. Jeżeli by były jakieś błędy, na przykład nie dałbym na końcu tutaj średnika, to po skompilowaniu dostalibyśmy error, że jest wymagany tutaj średnik, ale go nie ma. Dlatego my sobie tutaj dodamy ten średnik, jeszcze raz klikamy compile, no i super, i nasz kod poprawnie się tutaj skompilował. Co w tym momencie robimy? Tak jak wcześniej, przechodzimy sobie do zakładki. Contracts, klikamy sobie Deploy Contract. Musimy skompilować tutaj, znaczy, musimy tutaj przekopiować Bytecode, czyli znowu wchodzimy w Details. Kopiujemy tą całość. Klikamy tutaj. Wywalamy te niepotrzebne rzeczy, o których wcześniej powiedziałem. Gaz sam się ustawił. Potwierdzamy transakcję. Deployujemy Smart Contract. Tak, oczywiście. Dajemy Interact with our contract. Przechodzimy sobie do naszego blockchainu. stworzyliśmy smart contract. Kopiujemy adres, smart, kopiujemy adres tego smart contractu. Wklejamy go tutaj. Przekopiowujemy z kompilatora znowu ABI, czyli Application Binary Interface. Wklejamy i dobieramy się do naszego smart contractu. W tym momencie, no tutaj jeszcze została ta stara wartość get count, ale tak naprawdę, jak już klikniemy sobie, no to już nie będzie tej starej wartości. Niestety to jest taki trochę mały błąd mojego um, tylu walletu, że ta wartość się nie odświeża tak naprawdę. Dobra, klikamy sobie sam. Sam, tak jak wcześniej napisaliśmy, wywoła nam funkcję, której rezultatem będzie dodanie liczby a z b. Klikamy write generate transaction yes I'm sure. Ok to już się wszystko stało, czyli nasze liczby się dodały. Czyli kiedy klikniemy sobie get result, to tak naprawdę powinna nam się tu zwrócić wartość 16 i dokładnie tak jest. Ponieważ dodaliśmy wartość 10 do 6 i naszym wynikiem jest 16. W tym sposobem stworzyliśmy sobie taki malutki smart contract, który dodaje nam dwie liczby całkowite. Dobra. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Tak jak powiedziałem wcześniej, w kolejnych odcinkach stworzymy sobie coś bardziej ciekawego na tym blockchainie Ethereum właśnie. Jeżeli ktoś z was ma chęci, żeby się w tym też tutaj zagłębić, coś ciekawego nam przedstawić, to jeżeli podeślecie kod waszego smart kontraktu, to ja go oczywiście mogę przedstawić na jakimś, filmie, na jakimś swoim filmie. Ja tak jak powiedziałem w następnym odcinku, postaram się stworzyć taki smart kontrakt, korzystając z pewnej biblioteki, który zalokuje, zablokuje mi na pewien czas moje środki. Powiedzmy na, na przykład miesiąc, aby mnie nie korciło, żeby sprzedawać te e, Ethereum na przykład na giełdzie, kiedy teraz mamy takie mocne spadki. Swoją drogą mam teraz otwartą pozycję na giełdzie, no i czekamy na dalszy rozwój sytuacji, ponieważ sytuacja jest dość taka gorąca. Dobra, zostawcie lajka, like jeżeli Wam się to podobało, bo myślę, że to jest coś fajnego, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Vanilla, la, 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 la.